Dobry. Jak się podoba serduszko? Super. Tak? A Państwu? Bardzo się podoba. Bardzo fajny pomysł w ogóle. Co Ci się szczególnie tutaj podoba takiego w tym serduszku? Światełka najbardziej. Pomysł taki chyba nie tylko walentynkowy, ale i całoroczny. Dokładnie, no tak, jak najbardziej. Z dobrym pomysłem w ogóle, tak? Jeżeli zbieramy na jakieś tam fajne cele, no to jest to jak najbardziej fajny pomysł, nie? Zwłaszcza nam się teraz fajnie trafiło, bo myśmy przyjechali z Łodzi zwiedzać wasze miasto, więc trafiliśmy na taką inaugurację jak gdyby, tak? No dokładnie. Więc fajnie. Pomysł przyszłościowo na pewno bardzo dobry i dzieciaki też zachęci do zbierania. A to jest serce otwarte, czyli o szczególnym znaczeniu, dlatego że ma dwie funkcje. Pierwsza to jest taka, że właśnie można na jego tle robić sobie zdjęcia. Też jest to miejsce, gdzie można połączyć właśnie promocję miasta z ekologią. Mieszkańcy segregują w swoich domach nakrętki, a to są bardzo dobre odpady do segregacji, bo zajmują bardzo mało miejsca, ale też z ich sprzedaży można uzyskać bardzo dużo środków finansowych. Dlatego zakład komunalny będzie opróżniał, to jest to piękne serce, będzie przekazywał odpady do recyklerów po ich zważeniu i zobaczymy, jaką kwotę uzyska nam się otrzymać na koniec roku i przeznaczymy albo na orkiestrę świątecznej pomocy, albo dla osób najbardziej potrzebujących. Serce mamy wykonane z stali, malowanej proszkowo. To malowanie proszkowe daje nam bardzo długą gwarancję, że nic się nie będzie z tym działo. Konstrukcja jest solidna, masywna, taka specjalnie, żeby nic się z tym nie działo. Wydruk jest na folii translucentnej. Mamy pleksę, która po prostu świetnie rozprasza światło. A z zewnątrz mamy poliwęglan komorowy, który daje tą odporność i na warunki UV, i przed wandalami. Idea była taka, żeby nasz zielony groszowy mostek odciążyć raz z obwieszania kłódek i stworzyć takie miejsce, które jest niedaleko, z widokiem właśnie na ten zielony mostek, które będzie trochę bardziej, myślę, że przyciągać mieszkańców, zakochanych i nie tylko. Poza tym, że to jest otwarte serce i serce w sercu, gdzie można wsadzać głowy i są one też podświetlone. Wydawało mi się, że one będą lepiej wyglądać, może oddają większą wolność w miłości. Tak. A przede wszystkim chodziło o to, że dużo ładniej, wydaje mi się, lepiej się komponuje kolorystycznie z tym miejscem. Jak pomysł? Bardzo fajny, podoba mi się, ekologiczny. Czy zbierają Państwo między innymi właśnie w domu nakrętki? Tak, zbieramy. Syn w szkole też zbiera. Bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta do tego, żeby odwiedzać to miejsce, przynosić nakrętki, a my ze swojej strony będziemy dbać o to, żeby tutaj było jak najładniej.